Jestem dzisiaj w Kamiennej Górze i nagrywam dzisiaj drugą część do mojego filmu sprzed roku dotyczącego przejazdu tutaj drogą rowerową, która prowadzi, biegnie z Kamiennej Góry do Krzeszowa. W tym roku został tutaj oddany już do użytku nowy odcinek właściwie z centrum Kamiennej Góry. Tutaj zaraz postaram się pokazać takie miejsce, gdzie można zostawić samochód, wsiąść na rower właśnie i wybrać się do Krzeszowa. I za chwilę też po tym filmie postaram się dać taki skrót z tego filmu, który kręciłem w ubiegłym roku w połowie tej trasy rowerowej. Kręciłem odcinek z przejazd odcinkiem z Czadrowa do Krzeszowa, a dzisiaj druga część niejako tego filmu, czyli przejazd odcinkiem już z Kamiennej Góry do Krzeszowa. Warto wybrać się do Kamiennej Góry, właśnie tutaj zostawić samochód i przesiąść się na rower i wybrać się do Krzeszowa i zobaczyć między innymi tę perłę baroku w Europie, czyli bazylikę mniejszą w Krzeszowie. To serdecznie zapraszam na film. Wycieczka rowerowa dzisiaj do Kamiennej Góry i pierwszy raz przejadę dzisiaj tą nową trasą rowerową, drogą rowerową oddaną tutaj. Dwa lata temu mniej więcej w tym samym miejscu kręciłem krótki filmik i mówiłem o tym, że mówiłem o planach związanych z budową tej drogi rowerowej. Po dwóch latach droga została oddana do użytku. Dokładnie w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku została oddana i za chwilę właśnie tą drogą rowerową przejadę sobie pierwszy raz. Także na razie został wybudowany, tutaj jest odcinek z Krzeszowa do Czadrowa i w tej chwili trwają prace związane z odcinkiem już z Czadrowa do Kamiennej Góry i z odcinkiem w Kamiennej Górze. Super sprawa. Tutaj zaraz przy wyjeździe z Kamiennej Góry do Czadrowa, to jest wjazd do Czadrowa, do miejsca, w którym znajduje się odcinek nieczynnej linii kolejowej z Kamiennej Góry do Krzeszowa, gdzie jest planowana budowa trasy rowerowej, ścieżki rowerowej właśnie wzdłuż tej nieczynnej linii kolejowej. Takie plany, taki pomysł pojawił się w ubiegłym roku i jeżeli to wszystko się powiedzie, to w przyszłym roku dojdzie do realizacji tego pomysłu. Bardzo fajna inicjatywa tutaj właśnie wzdłuż tej nieczynnej linii kolejowej z Kamiennej Góry do Krzeszowa będzie można pojechać ścieżką rowerową.
dzisiaj rozpoczynamy długi weekend i jak widać bardzo dużo osób korzysta z tej drogi rowerowej i to nie tylko ludzie tutaj jeżdżą na rowerze, czyli korzystają zgodnie z przeznaczeniem tej drogi, ale jak widać również spacerują, jeżdżą na rolkach, dlatego to jest naprawdę bardzo fajna inicjatywa i warto tutaj do Kamiennej Góry się wybrać i odpocząć w ten sposób.